Cześć, siemka, witajcie oczywiście w Trowie i dzisiaj znowu kolejna rzecz, którą uda mi się dopiero odblokować, bo jeszcze nie mam tylu monet, ile bym chciał. Tutaj są monetki. Battle Royale 275. No dobrze, a po co te monetki? A, zaraz zobaczymy. Jestem w hubie, tutaj w tym Geodzie hubie. Widzicie, tu jest przejście do zwykłego huba. W tym miejscu się znajdujemy. To chyba każdy wie, jak tutaj dotrzeć. Nie tutaj, tylko z przeciwnej strony jest taki merchant i jest w ogóle taki pokój Battle Royale'a, czy tam Bomber Royale'a, jak zwał tak zwał. Widzicie? Jest taki ziomek, taki bombowy. Super, nie? I on ma nie te 8 rzeczy, tylko dużo więcej. Chyba 18, tak? To jest 8, 8, 16, 2, 18. No, trochę rzeczy tutaj można pokupować u niego. Warplane, jakby co, to się tutaj odblokowywało za 50 level zwykłego battle. Jak ktoś nie odblokował, to smutno. Nie wiem, czy tam w ogóle jeszcze jest ten zwykły, ale dobra, tym się nie przejmujmy. W każdym razie to jest to samo, nie? No, a tutaj główna rzecz, na którą się poluje, to jajko, prawda? No, smok. Oczywiście można już go kupić za jakieś 2 miliony, jakby ktoś nie chciał się tyle bawić. Wczoraj nawet widziałem za 1 850 000. Można jeszcze taniej na tradzie troszkę wyciągnąć, jakby ktoś chciał. Aury oczywiście tutaj są. Tom. Pierwsze co, zacznijcie od tego tomu. 10 monetek tylko co tydzień, możecie dostać za to 5 monetek. No i tak dalej, i tak dalej. Tu sobie już ogarniecie skrzydełka, jakieś kolejne aury. No. To głównym naszym celem jest jednak jajko. No widzicie, daje nam 2 jumpy, 50 magic finda, 5 critical damage'a i 1000 maximum HP. Czyli zwiększy nam damage, zwiększy nam HP, jeszcze będzie lepszy drop. Dobry smok. No, a mi brakuje już tylko 25 monet mi już tylko brakuje. Jak się dostać na Battle Royale, jak tam zarabiać? Możecie kliknąć po prostu Ctrl B, tutaj jest po lewej na dole, widzicie? Albo możecie właśnie przez ten portal przejść. Taki portal można nawet chyba do klubu sobie wycraftić. Chyba za te monetki właśnie. A tam, na to uwagi nie zwracałem. Dobrze, no to tak to wygląda, to jest lobby, to jest jedna z chyba tak, z 3 map. Chyba tak. Z 3 map, które można odwiedzić, pobombić się. Losowe jest to, jaką mapkę dostajecie. Myślę, że każdy Battle Royale już widział, już się w niego odbawił. No ale jak już nagrywamy pod tego smoka te ostatnie monety, to warto wszystko omówić, nie? Co jest z tym związane. Więc tak, ważna rzecz. Battle Royale strasznie szybko napełnia nam tomy. Więc to jest pierwsza zaleta. Druga zaleta, można bardzo fajnie na nim expić. Jeśli ktoś nie ma 30 leveli na wszystkim, strasznie szybko się tutaj level tuczy. No, to widzicie, tomy plus level, to już warto. Dodatkowo te monetki można zbierać. Te monetki, można sprzedawać te rzeczy w większości, które dostaniemy za te monetki. Więc no, intratny biznes bym powiedział. Dobrze, jak grać w Battle Royale? Jak grać w Battle Royale? Dopóki nie było pierwszej krwi, to warto się tym zainteresować. Bo za pierwszego bloka, tak to się nazywa, first block, nie? Ale dopóki nie było pierwszego, o już był. Teraz można sobie już odpuścić. Jeśli nie zdobyliście jeszcze wszystkich power-upsów i była już pierwsza krew, to się skupcie na tym, żeby zdobyć tą bombę, taki fioletowy, bardziej różowy. Żeby zdobyć ten skok, to widzieliście co na samym początku, na to spadłem. I heala. Ale heala jeszcze nie widzę. Tutaj na środku, na tym różowym powinien się zrespić heal. To będę na niego polował. Oczywiście jak kogoś widzicie na low, to warto go dobić. Dlaczego? Osoba, która ma low, jak pęknie, to wyrzuci wam wszystkie swoje power upsy i dodatkowo wyrzuci takiego małego heala, który natychmiast was uleczy. Więc jeśli widzicie kogoś na low, warto dobić. Dodatkowo liczy się to do rankingu. O, jak dostał lanie. Dodatkowo liczy się to do rankingu. Ile osób tam zabiliście i zaraz... No, po tym meczu wam po prostu pokażę, dlaczego warto.
Warto się też skupić na takich osobach, które mają brązową blachę. W ogóle bez skrzydek, bez niczego, bo to są najzwyczajniej świeżi gracze w Trova. I ktoś im powiedział po prostu, że tu się szybko expi, dlatego tutaj przyszli. A jeszcze nawet mechaniki gry zbytnio nie ogarniają. Więc są na pewno łatwym celem. Dużo łatwiejszym niż jakiś gościu, który ma tam 25 tysięcy power ranka, bo raczej wie, pod którym się przeturlać i jak użyć harpuna. No, co bym jeszcze tutaj mógł powiedzieć? Zabiłem. Im więcej kili macie, tym nic więcej. Jedyne co, to one się liczą do tego rankingu tygodniowego, z którego możecie dostać monety. Więc jeśli czujecie się na siłach, że zabijecie, to spoko. Ale jeśli wiecie, że oberwiecie tak, że będziecie łatwym celem, no bo jeśli jednak ktoś ma low HP, to wszyscy się na nim skupiają. Bo to jest... Widzicie, jak można się daleko przyciągnąć? Kurde. No i spadłem. Widzicie, jak można daleko się tym harpunem przyciągnąć? Tak na boku, nie? Ale jeśli macie low HP, to wszyscy będą się na was triggerować. Więc jeśli bijecie się z kimś i widzicie, ta wymiana bardzo równo idzie i obaj będziecie zaraz mieli low, trzeba odpuścić. Trzeba odpuścić, zostawić gościa. Zobaczcie, w ogóle miałem tam 74%. No dużo nie zrobiłem. No dość szybko padłem, bo jako tam 8 czy 9 od góry jeszcze zostałem, nie? I 20% mi wypełniło mojego tomu. Jakbym przeżył wyżej, to by więcej mi wypełniło i pewnie też więcej expa bym dostał. Oczywiście zdobywanie tego expa tutaj też wskakuje nam w weekly exp, nie? Tutaj też to wchodzi, więc te skrzyneczki też sobie tym nabijecie. Jeśli na przykład gracie tylko Geoda i w ogóle nie farmicie, to tym sobie możecie zrobić ten ranking. Co dalej? Tutaj widzicie, macie zabici w tym tygodniu ranking i wygrane mecze. Te dwa rankingi widzieliście, tam dość sporo monet można dostać, bardzo dużo, więc polecałbym tak naprawdę znerdzić w jednym tygodniu w to, bo jeśli będziecie tak grać to systematycznie, no faktycznie będzie wam tam się mniej to nudzić, ale jak w jednym tygodniu znerdzicie, to tam jakieś 50 monetek z każdego rankingu dostaniecie. No to jest tam chyba za 100 monetek, nie? Możemy jeszcze zerknąć. Tak, olejmy ten mecz trochę. Zawsze to można też się schować gdzieś, nie? Jak nie lubicie się bić i grać pod tą top 10. I wtedy dostaniecie jedną monetkę. Zobaczcie tutaj, jeszcze raz. Tutaj 25 plus 15, 40, 50. 50 za każdy ranking można dostać maksymalnie, nie? No, dość sporo. A tą piątkę... Tą piątkę z tyłu warto zdobyć jednak co tydzień, bo to naprawdę nie jest dużo. Jeszcze tutaj parę osób zabiję i będę znowu w top 1000. Czego ja jeszcze nie powiedziałem? To jest pytanie. Na przykład, jak używać tych power upsów? No dobra. Ta bomba. Jak ona działa? Po pewnym czasie ona się przykleja w ogóle tam, gdzie ją rzucicie. Po pewnym czasie wybucha i zadaje 12 tysięcy obrażeń. Zwykła bomba zadaje 7,5. To już po tym ziomku jest. Cyk, heal. Dobra. Jak działa to? Widzieliście, jak wyrzuciło nas w powietrze? To trochę działa jak Gunslinger. Ojej, gościu wyleciał poza mapę. Trochę działa to jak Gunslinger, ale nawet praktycznie tak samo. Powoduje, że... ktoś mnie ściga. Powoduje, że wyrzuca nas wysoko w powietrze, ale dużo wyżej niż Gunslingera. I dodatkowo, tak jak Gunslinger, zadajemy obrażenia wszystkiemu, co jest pod nami. Zadajemy 5000 obrażeń. Można w ten sposób bardzo łatwo kogoś wykończyć. Albo pozbyć się go, bo to odrzuca. Ten skok odrzuca. I można na przykład kogoś w lawę wrzucić, tak jak mnie wrzucili. Albo wyrzucić poza mapę, tak. No wyleci sobie tak daleko, że już nie będzie umiał wrócić, nie? Ten harpun już mu nie sięgnie. Jak w dobrym momencie tego użyjecie nad jego głową, to po prostu wyleci w kosmos. No i patrzcie, uzupełniliśmy sobie tom.
To jest bardzo fajny sposób, żeby pouzupełniać sobie te tomy. Widzicie, 12%, no bo tam jakieś 20% nam dało to, nie? A naprawdę to nie jest długi meczyk, więc no, polecam tak grać. Jeszcze, o właśnie, taki jeden pro tip. Jak rzucacie bombę, to ona co? Odbija się i bum, dopiero za drugim razem. A jak rzucicie w, tak, w jakiś kant, tutaj o, cyk, to praktycznie od razu wybucha. Widzicie to? W ten sposób, au, w ten sposób można bardzo łatwo gości nabrać. Jak jesteście blisko nich, to rzucacie bardzo, rzucacie właśnie w takie kanty. Tylko muszę kogoś tutaj namierzyć, żeby dało się takie coś zrobić. O, może temu ziomkowi się uda? A niezbyt. O, widzicie? Cyk, kant. No, nie wyszło. Kurde, tego złapać się umiem. Gdzie on poleciał mi teraz? No, chodź tu. O, cyk, trafiony, widzieliście? Cyk, w kant. O, moja bomba postanowiła w ogóle zniknąć. Oczywiście to nie jest tak, że nikt o tym nie wie. To jest rzecz powszechnie znana. No, ale tak wam. O nie, power up mi uciekł. Kurde, zaraz zginę. O, cyk, trafiony znowu z bomby, widzicie? Bez żadnego odbicia. Po prostu od razu wybucha. Kurde, na moich plecach była druga bomba, nie zwróciłem na to uwagi. No, generalnie jak już źle wam idzie, macie low HP, co tam jeszcze może być złego? Nie macie power upsów, no a jak ja teraz. Dogracie do tej dziesiątki i potem już tak średnio jest sens walczyć, no chyba że zabijecie kogoś, kto ma wszystko. To można wtedy to ładnie wykorzystać. Oj, no on mnie zaraz zabije, nie? Muszę dotrwać do tej top 10. Muszę dotrwać do tej top 10 i wtedy będę mógł się tak naprawdę poddać, nie? O, już jest. No i teraz się wszyscy na mnie striggerują, bo mam low HP. Takie bardzo low HP, takie jedna bomba i nie ma klienta. To top 4, no, no siłą rzeczy już nie dotrę. Więc normalnie to w takich sytuacjach to już się poddaje. O, no i dobrze. Zginąłem, nie ma co marnować czasu, nie? Bo bym zmarnował na przykład jeszcze 2 minuty i był 5., 6. No długo bym nie pożył. Tylko miałem skok do góry, a ta bomba dużo daje na koniec. Bo można ją przyczepiać do takich pojedynczych bloczków, na których potem już ludzie siedzą i z nich rzucają bomby, nie? No dobrze. Trochę sobie pogadaliśmy o tym, jak to działa. No teraz mi zostało tylko nabić 22 coiny. Zrobię sobie smoka i pokażę wam, jak taki smoczek działa, jak wygląda. A już wiecie co daje, więc powtarzać się raczej nie będziemy. A jeszcze w takim Battle Royale oczywiście 20 osób startuje, nie wiem czy to mówiłem wcześniej. To mówię to teraz. Zapomniałem wam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, ale do kilku. Widzicie jak to zebrałem? Teraz mam zredukowany koszt rzucania bomb. Po prawej na dole macie energię i ona was informuje o tym, ile tych bomb możecie rzucić jeszcze. Więc jak chwilę nie porzucacie i naładuje wam się, to potem możecie komuś zaspamić, nie? Jeszcze kolejna rzecz. Widzicie co się dzieje? Mapka była przecież większa. No właśnie. Tak jak w prawdziwym Battle Royale'u, co jakiś czas mapka się zmniejsza. O, i jeszcze to. To chciałem wam jeszcze pokazać. Mamy 3 darmowe bomby, którymi możemy rzucić. I taka lawa będzie, widzieliście? Tylko jak z tego zabijecie, to wam killa nie zaliczy. Taki mały problem. Ale bardzo fajnie można komuś tym namieszać, nie? Widzicie jak mapka ucieka? No dobra, to jeszcze tylko zdobyć tego smoka. Chyba już wszystko, nie? Co można powiedzieć? Jeszcze pamiętajcie o tym, że macie tu jakiś health regen.
Nie jest tak, że albo heal, albo dead, nie? Nie, nie, nie. Jak posiedzicie na boku trochę, to wam się trochę tych kapsów też odnowi, nie? A no tak, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wszystkie power-upsy, takie bombki, jedne, drugie, trzecie, te do skakania, heale, na każdej mapie zawsze respią się dokładnie w tych samych miejscach. Bez żadnych zmian. A lawa boli. To wiadomo. Ale jeśli zapamiętacie sobie, co gdzie jest, to będziecie wiedzieli na początku, w którą stronę wyskoczyć, wystartować, żeby być pierwszy przy czymś. Rozumiecie, o co mi chodzi. No, to jest bardzo ważna sprawa. I oczywiście... Tak, będę tak sobie przypominał kolejne rzeczy. Oczywiście zebranie power-upsa, kiedy już takiego mamy, powoduje wyzerowanie na nim cooldownów. Bardzo fajna sprawa. Możecie na przykład zrzucić fioletową bombę i znajdziecie taką samą na ziemi, to cyk, podnosicie i znowu możecie rzucić. Użyjecie skoku. O, drugi skok. Cyk. I widzicie, mam zerowe cooldowny, już mogę kolejny raz użyć skoku. No dobrze, no to jeszcze jedna rzecz oczywiście. Na tej mapce, jak widzicie, tej mapce, gdzie wszędzie są fontanny z wodami, jeśli ktoś was wali poza mapkę, no że po prostu zaczniecie spadać, nie panikujcie, szukajcie wody. Szukajcie wody. W wodzie, pamiętajcie, skoki się resetują. Więc możecie bezpiecznie sobie wrócić na mapę. Pamiętajcie, że to też... widzicie? I tam znowu ktoś podskakuje. To też nie jest tak, że ta woda będzie wiecznie. Jeśli ktoś rozwali fontannę do góry, no to jest po was. Bo woda wam się odetnie i tak dalej. No chyba, że zdążycie dopaść do drugiej fontanny. W powietrzu można się oczywiście poruszać. Przecież to wiadomo, nie? Można co jakiś czas, oczywiście dwa skoki mamy, tylko i się nam wtedy nie resetują. Ale co jakiś czas można jeszcze przewrót do przodu zrobić, zbliżyć się trochę do tej fontanny. Jeśli mamy jumpa tego pod dwójką, to też nim możemy to wykorzystać go właśnie w tym celu. No harpunem niestety do wody się nie przyciągniemy. Można też przez lawę przelecieć, oczywiście zadano nam obrażenia, no ale jeśli mamy full HP, to lawa nam te skoki zresetuje też. No ale to już będzie troszkę bolało, nie? Więc to lawa tak w ostateczności. Ale z wody możecie śmiało korzystać właśnie w takim celu. Może i mało ważna rzecz, ale takie coś, jeszcze nie powiedziałem o tym. Resetuje nam cooldowny na naszym harpunku. O. Może wam się przydać. Kiedyś tam. Powiem wam, że na koniec, kiedy już mi brakowało dwóch monet, tak mi się już nie chciało, stwierdziłem, a dobra, zakupię się, zrobiłem gdzieś tam dziurę, siedziałem sobie i przeglądałem sobie internet. I nagle raptem się tutaj wchodzę, patrzę, 6 osób tylko zostało. Ja jeszcze żyję. I praktycznie awcząc mecz, wygrałem 0 killi. 6 power-upów tylko podniosłem po tym, jak tam dobijałem ludzi. Da się, da się. 4 czy tam 5 minut awczyłem, ostatnią minutę poszalałem. Wszystkim pozabierałem HP, oni się powykańczali. Elo. Więc możecie grać nawet nie na wygraną, tylko żeby tą jedną monetkę zdobyć, nawet właśnie gdzieś tam przyjawczyć. Oj, zamiast wrócić do huba i kupić smoka, to się... to kliknąłem play again, już tak z rozpędu. No dobrze, no to... tutaj nie ma co naciągać tego jeszcze bardziej, tego filmiku, bo już dość długi wyszedł. Tyle tomów dzisiaj uzupełniłem, że masakra. Tych dużych, oczywiście. Tutaj jeszcze coś sensownego mi zostało. Chyba tylko te bomby. No to... mam spokojnie. Mam spokojnie, 300 monetek, cyk, jajuszko. Można jeszcze opchnąć za dwie bańki prawie. Ale już się w takie rzeczy bawić nie będziemy. Oczywiście możecie je kupić drugi raz. Czemu by nie? Cyk. No i zostałem w tym momencie suba. Świetnie. Dobra. Cyk, 250 mastery. No to wiadomo, nie? To zawsze nam dawało. Dobra. Swin. O, i tak wygląda nasz nowy smok. No. Powiem wam, całkiem, całkiem.
A wiecie co jest fajnego w tym? W tym smoku? Patrzcie, klikam lewe myszki, klikam prawe myszki. Widzicie to? Z dwóch paszcz, zależnie od tego, który przycisk myszki klikniecie, możecie strzelać. Bardzo fajna sprawa. Taki, można powiedzieć, całkiem odmienny smok. No oczywiście trzeba przytrzymać, to nie są smoki automatyczne. Szkoda, szkoda. No ale tak ogólnie to myślę, że smoczek jest całkiem, całkiem. No i oczywiście, no nie można powiedzieć, że jest trudny do zabicia. Jest długi, tak? Trochę się go robi, no ale trudny na pewno nie jest. Oczywiście jeszcze z okazji tego, że go zdobyłem, dostałem jeszcze 30 power ranku na stałe, nie? Oprócz tego 250 mastery, które dostałem. Więc, no i oczywiście te staty, które wcześniej wam przedstawiałem. To tyle w tym odcinku. Dzięki, że wpadliście i oczywiście powodzenia wam życzę ze zdobywaniem tych rzeczy na Battle Royale'u. Myślę, że tam jakieś małe protipy, które powiedziałem, mogą wam się przydać. No jeśli nie, to wybaczcie, że powiedziałem wam już co wiedzieliście. Dobra, trzymajcie się, oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku.